Oliwka Widmo jest przerażającą osobą. Czy właśnie odpowiedziałam na tytułowe pytanie odcinka w jego pierwszych 10 sekundach? W sumie można tak powiedzieć, bo chyba wszyscy możemy się zgodzić, że Oliwka jest całkiem straszna. Prawdziwy konflikt co do tego, kim ona jest, pojawia się jednak wtedy, kiedy naprawdę zaczniemy się jej przyglądać. Istnieją bowiem dwa główne obozy, które mają całkiem przeciwne podejście do sytuacji Oliwki. Pierwszy z nich zakłada, że wszystkie lub prawie wszystkie te nagrobki w ogródku Oliwki znalazły się tam przez nią i to ona odpowiada za śmierci tych Simów. Druga część ludzi uważa, że wszystkie te wypadki po prostu działy się wokół Oliwki, a ona brała w nich udział jedynie pośrednio, a w niektórych przypadkach nawet wcale. Którą z tych teorii ja uważam za bardziej prawdopodobną? O tym właśnie będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku analizy dwójkowych Simów. Ale tradycyjnie najpierw zacznijmy od podstaw. Oliwka jest Simką zamieszkującą dom na ulicy Ślepy Zaułek 13 w Dziwnowie razem ze swoją siostrzenicą Ofelią. Tak się składa, że około roku temu nagrałam już osobny materiał o Ofelii i jej szaleństwie, także jeśli macie ochotę go obejrzeć, to możecie kliknąć w link w rogu ekranu. Jej dom jest raczej surowy i niezbyt duży, a jednym z jego najbardziej charakterystycznych elementów jest znajdujący się zaraz przed nim cmentarz. Oliwka jest w wieku emerytki, a tak właściwie to nawet w dość późnej jego fazie, bo umiera po zaledwie kilku dniach rozgrywki. Nie ma żadnych przyjaciół ani innych żyjących członków rodziny oprócz Ofelii i Nerwusa, do którego przejdę jednak później. Myślę, że najlepszą metodą na zapoznanie się z postacią Oliwki, poza tymi oczywistymi faktami, które już wam przedstawiłam, będzie przyjrzenie się jej wspomnieniom. Jak przystało na Simkę w wieku emerytki, Oliwka uzbierała już całkiem pokaźną kolekcję wspomnień, więc sporo możemy z nich wyczytać. Na początku mamy wspomnienia z czasów dziecięcych. Oliwka nauczyła się wszystkich umiejętności małego dziecka od swojej matki, potem dorosła także jej siostra. Następnie Oliwka ponownie dorosła do wieku nastolatki, a następnie mamy tutaj wspomnienie o śmierci Daniel. Kim jest Daniel lub w polskiej wersji językowej Daniela Malmurko? Według Simspedii jest to Simka, która była zatrudniona jako dostawca pizzy, a umarła wskutek wygłodzenia. Jest to trochę ironiczne, przyznaję. To co wyróżnia tą Simkę od pozostałych 20 Simów, którzy są pochowani na cmentarzu w Ślepym Zaułku? Była ona pierwsza i zdecydowanie nie odeszła z powodów naturalnych. Co więcej, przypominam, że to wszystko, cokolwiek dokładnie się tam wydarzyło, miało miejsce, kiedy Oliwka była jeszcze nastolatką. Następnie Oliwka wstępuje w wiek dorosły i poznaje swoją pierwszą miłość, Edwina E. Gromnicę. Niestety ukochany porzuca ją przed ołtarzem, a potem umiera. Warto wspomnieć, że zaraz po nią umiera także jego brat, Teodor. Obaj odchodzą wskutek porażenia prądem i obaj są pochowani w ogródku Oliwki. Następnie mamy dwa wspomnienia o śmierci, że tak powiem, losowych Simów, czyli Sławomira Tubylca i Patryka Ktosia. Pierwszy z nich jest majstrem, który umarł z głodu, a drugi jest po prostu jakimś miastowym, który umarł przez porażenie prądem. Następnie mamy dwa pozytywne wspomnienia o zaręczynach i ślubie siostry Oliwki, a następnie jedno negatywne o śmierci głodowej Melisy Sim, która nawiasem mówiąc jest nastolatką. Potem pomiędzy wspomnieniami o aż czterech awansach Oliwki, wow, gratulacje, mamy wspomnienie o śmierci obojga jej rodziców wskutek pożaru. Trochę niepokojące, przyznaję, ale być może był to tylko wypadek. Ciekawi mnie tylko, co wywołało ten pożar i gdzie on miał miejsce, bo Oliwka nie ma żadnego wspomnienia, z którego wynikałoby, że miał on miejsce w jej domu rodzinnym. Potem jest śmierć głodowa pokojówki Joasi Ebadi, a potem nareszcie Oliwce udaje się wyjść za mąż za Raymunda Trumnę. Ukochany nie zdjął sprzed ołtarza, a Oliwka była podwójnie szczęśliwa, bo wyszła za bogatego Sima. Same plusy. Tylko, że niedługo po tym Raymund umiera, również w pożarze. Potem Oliwka przechodzi do kolejnej grupy wiekowej, czyli jest już emerytką. Umiera kolejna miastowa, Victoria Sim, a Oliwka poznaje Hilarego Martwiaka, który ma zostać jej drugim mężem. Zaraz przed zaręczynami i drugim ślubem Oliwki umiera Lilia Kamasz, czyli matka Ruperta, Damazego i Bartłomieja oraz była żona generała Bolesława. Przed swoją śmiercią spowodowaną porażeniem prądem, Lilia rozwiodła się z Bolesławem i prawdopodobnie wyprowadziła się z jego domu. Być może po tych zdarzeniach na jakiś czas zamieszkała ona z Oliwką. Zaraz po ślubie z Hilarem Oliwka ma wspomnienie o śmierci jego brata, Lubomira. Co ciekawe, ten Sim nie jest pochowany w Ślepym Zaułku, mimo tego, że Oliwka ma wspomnienie jego śmierci. Zaraz po nim odchodzi jego brat Hilary, co oznacza, że Oliwka po raz drugi zostaje wdową. Potem mamy coś bardzo interesującego, czyli wspomnienie Oliwki o Barabara z Mrocznym Kosiarzem. Do tego wrócę jeszcze później i wypowiem się o tym szerzej, najpierw tylko dokończę przegląd wspomnień Oliwki. Zaraz potem następuje śmierć Kaspra Melodyjki, czyli dostawcy, którego nagrobka także nie znajdziemy na parcelie domowej Oliwki, a także utonięcie Łukasza Kowala, czyli nastoletniego miastowego. Potem mamy dość ważne wydarzenia, a mianowicie narodziny Nerwusa, a zaraz po nim odebranie go przez opiekę społeczną jeszcze w wieku niemowlęcym. Później Oliwka wychodzi za mąż po raz trzeci, za Ireneusza Widmo, po którym zostało jej jedynie nazwisko, bo niedługo po ślubie jej małżonek umiera ze starości. Jest to jedyny z nim pochowany na tej parceli i tym samym jedyny mąż Oliwki, który umarł śmiercią naturalną. Na sam koniec mamy także śmierć siostry Oliwki i jej męża, a więc także dołączenie Ofelii do rodziny.
Teraz jak już wiemy dokładnie, jak to wszystko wygląda chronologicznie, czas na dokładniejsze przyjrzenie się wybranym zdarzeniom z życia Oliwki. Zacznę od wspomnianego przeze mnie wcześniej Barabara z Mrocznym Kosiarzem. Zdarzenie, które z perspektywy gry jest oczywiście kompletnie niemożliwe, a jednak rzekomo miało miejsce w przypadku Oliwki. Czy była ona zakochana w Mrocznym Kosiarzu? Jej wspomnienia na to nie wskazują, a jednak jakoś doszło do tego aktu, wskutek którego narodził się Nerwus. Tutaj będę musiała odnieść się do wspomnianych przeze mnie na samym początku dwóch głównych teorii co do historii Oliwki. Zacznę od tej, w której Oliwka jest po prostu wyjątkowo pechową simką. Wyobraźcie sobie sytuację, w której od bardzo młodego wieku jesteście nieustannie otoczeni tragicznymi wydarzeniami. Każda śmierć, którą pamięta Oliwka, wiąże się z wizytą Mrocznego Kosiarza. Co więcej, co jeśli te śmierci nie miały nawet miejsca dokładnie w domu Oliwki, a ona po prostu zapewniała miejsce do spoczynku dla tych simów, dla których nie było innego miejsca? Taki po prostu lokalny cmentarz, którym Oliwka się zajmowała? Co jeśli przez te wszystkie wydarzenia, które negatywnie wpływały na Oliwkę, chociaż nawiązał do niej pewnego rodzaju sympatię? Co jeśli po prostu było mu jej szkoda? Oliwka znalazła sobie kilku kochanków, a każdy z nich był jej odbierany. Może po prostu nie miała szczęścia w miłości, a Kosiarz był jej jedynym przyjacielem, który by jej nie opuścił. Co więcej, był z nią przez całe jej życie, aż od czasów nastoletnich do czasów starości. W takim wypadku śmierć Oliwki, która następuje bardzo szybko po rozpoczęciu gry, byłaby bardziej czymś na kształt zjednoczenia dawnych kochanków. Może po śmierci Oliwka zamieszka z Kosiarzem jego tańcerkami na Hawajach. Jest to piękna wizja postaci Oliwki, ale niestety nadal istnieje ta druga strona tej historii, a mianowicie teoria, w której Oliwka jest całkowicie odpowiedzialna za śmierci simów spoczywających w jej ogródku. Według tej teorii, po pierwsze, Oliwka jest oczywiście totalnie szaloną psychopatką, która, powiedzmy, bardzo krzywdzi simów z okolicy i po drugie, być może ma pewną obsesję związaną z Mrocznym Kosiarzem. Często tak sobie wyobrażałam, że Oliwka mogła powodować śmierci tych wszystkich simów tylko po to, żeby mieć jakikolwiek pretekst do spotkania się z Kosiarzem. Spójrzmy w końcu na jej opis. Nic nie zatrzyma Oliwki przed osiągnięciem celu, jaki sobie wyznaczyła. Spędza całe dni zbierając grzyby, ostrząc patyki i przekopując swój ogródek. Swoją drogą, ciekawe, jaki jest dokładnie cel przekopywania tego nieszczęsnego ogródka. Czy Oliwka jest fanką ogrodnictwa? Tego nie wiem, ale nie widzę na tej parceli zbyt dużo kwiatków. I na co Oliwka ostrzy te patyki? To brzmi bardzo przerażająco. Skupmy się jednak na pierwszej części tego opisu. Nic nie powstrzyma Oliwki przed osiągnięciem celu. Co jeśli jej celem jest zbliżenie się do Mrocznego Kosiarza? Co jeśli Oliwka jest w stanie zrobić naprawdę wszystko, żeby to osiągnąć? Na przykład wywołać pożar, wskutek którego umarli jej rodzice? Spowodować śmierć wszystkich swoich mężów, a także własnej siostry i szwagra? Nie wspominając już nawet o Lili Kamasz, matce trzech chłopców, która dopiero co przeszła przez rozwód i być może przyszła do Oliwki w celu otrzymania pomocy. Poza tym zastanawia mnie jeszcze kilka kwestii. Dlaczego na cmentarzu Oliwki stoi ten fotel? Przecież to wygląda, jakby Oliwka miała tam siedzieć i się gapić na te wszystkie groby. Czy tylko mi to przypomina przyglądanie się swoim trofeom? Poza tym, czy istnieje jakieś połączenie między faktem, że Oliwka nie ma brwi oraz tym, że simowie pochowani na jej cmentarzu również nie mają brwi? I czym jest ten pusty pokój w jej domu? Czy to tutaj trafiają ci głodujący simowie? Kto mógłby być kolejną ofiarą Oliwki? Sporo graczy stawia na generała Bolesława, ponieważ jest on znajomym Oliwki, a na starcie gry często ma ona pragnienie zaproszenia go na swoją parcelę domową. Ja mam jednak inne podejrzenia. Co jeśli następna miała być Ofelia? Problemem na pewno nie byłoby to, że jest rodziną Oliwki, przecież wcześniej Oliwka być może doprowadziła już do śmierci swojej siostry i rodziców. Problemem nie byłoby też to, że jest nastolatką. Na cmentarzu Oliwki możemy znaleźć już aż dwóch simów w wieku nastoletnim. Więc dlaczego nie? W końcu Oliwka jest w stanie zrobić wszystko, aby osiągnąć swój cel. Co jeśli ten jeden raz z Kosiarzem nie był dla niej wystarczający? W końcu miało to miejsce chyba dość dawno temu, bo Nerwus jest już przecież dorosły w momencie, w którym rozpoczynamy grę. Nie wspomnę już nawet o tym, że według wspomnień Oliwki urodziła ona Nerwusa będąc w wieku emerytki, co oczywiście także jest kompletnie niemożliwe z perspektywy gry. Ta życie Oliwki jest pełne tych niemożliwych wydarzeń, które jednak jakoś jej się przydarzyły. Zresztą o Nerwusie będę jeszcze na pewno mówić więcej na moim kanale, ponieważ chcę stworzyć cały odcinek, który będzie mu poświęcony. Co więcej, chcę również zrobić cały odcinek poświęcony Mrocznemu Kosiarzowi, więc w obu tych odcinkach pewnie gdzieś tam jeszcze się będzie przewijać temat Oliwki. Na koniec chciałabym się odnieść do przedstawionych wcześniej teorii dotyczących Oliwki i odpowiedzieć na pytanie, kim według mnie jest Oliwka. Pechową simką z fatalnym życiem miłosnym, czy okrutną simką z dziwnym upodobaniem do Mrocznego Kosiarza? Według mnie prawda może leżeć gdzieś po środku. Co jeśli Oliwka naprawdę kochała swoich mężów, ale w końcu zaczęła tracić wiarę w to, że udaje jej się na dłużej pozostać w związku? Co jeśli myślała, że z Kosiarzem będzie inaczej? Tylko jeśli Oliwka kochałaby Kosiarza, to jakim cudem pozwoliłaby opiece społecznej na odebranie jej dziecka? W momencie odebrania jej Nerwusa, Oliwka już od jakiegoś czasu była na szczycie swojej kariery, więc pewnie zarabiała całkiem sporo. Z pewnością jest to wystarczająco pieniędzy, aby zająć się dzieckiem. W takim razie, czy Oliwce nie zależało na Nerwusie? W końcu na starcie gry nie ma z nim nawet dobrej relacji.
Tak więc czy w tym wszystkim chodziło tylko na zwrócenie na siebie uwagi mrocznego kosiarza? W historii Oliwki jest zdecydowanie zbyt dużo znaków zapytania i czasami mam wrażenie, że ta intryga jest tak samo zawiła, jeśli nawet nie bardziej zawiła od historii Belli Ćwir. Tylko że różnica jest taka, że historia Belli doczekała się potwierdzeń i zaprzeczeń, teorii od samych twórców gry, a historia Oliwki doczekała się marnej kontynuacji w The Sims 3, o której kompletnie celowo w tym odcinku nie wspominałam. Tak czy inaczej, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jakie są wasze odczucia i teorie co do Oliwki. Na dzisiaj to będzie już wszystko z mojej strony. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić mi subskrypcję, jeśli podobał wam się ten filmik. Ja wam życzę miłego dnia, do zobaczenia i cześć!